Próbka czystego wodoru w warunkach pokojowych to układ, w którym w przeważającej ilości znajdują się cząsteczki wodoru. Praktycznie nie ma tu pojedynczych atomów. Każda cząsteczka wodoru zbudowana jest z dwóch atomów wodoru połączonych ze sobą wiązaniem kowalencyjnym niespolaryzowanym. Są to tak zwane cząsteczki homoatomowe. Cząsteczka wodoru jest bardzo stabilna. Każdy z atomów wodoru ma jeden elektron walencyjny, a w trakcie tworzenia wiązania chemicznego dochodzi do uwspólnienia elektronów walencyjnych, dzięki czemu każdy z atomów wodoru zyskuje sumarycznie dwa elektrony, ma duplet elektronowy. A to jest dla atomu wodoru bardzo korzystne energetycznie. Oba atomy wodoru, dzięki dubletowi elektronowemu, mają całkowicie zapełnioną powłokę elektronową. W warunkach standardowych, czyli w temperaturze 25 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu około 1013 hektopaskali, odległość między jądrami atomów wodoru w cząsteczce wodoru wynosi około 74 pikometry. Pikometr to 10 do minus 12 metra. Co stałoby się, gdyby atomy tworzące cząsteczkę wodoru przybliżyć do siebie lub oddalić od siebie, gdyby atomy te wyszły ze strefy komfortu wiązania chemicznego? Aby przeprowadzić takie teoretyczne rozważania, można sporządzić wykres zależności energii potencjalnej atomów od ich odległości. Nie skupiamy się tu zanadto na konkretnych wartościach energii potencjalnej atomów wodoru. To będzie tylko taki poglądowy wykres. Energię wyrażamy w kilojoulach na każdy mol substancji. Natomiast odległość pomiędzy jądrami atomów możemy wyrazić w pikometrach. Załóżmy, że przy odległości 74 pikometrów energia potencjalna wynosiłaby tyle. Teraz zastanówmy się, co stałoby się z energią potencjalną atomów wodoru, gdybyśmy rozdzielili je od siebie. Jądra atomów znalazłyby się w większej odległości niż to jest 74 pikometry. Skoro długość wiązania chemicznego między atomami wodoru wynosi 74 pikometry, to oznacza, że przy takiej odległości atomów od siebie są one najbardziej stabilne energetycznie. Jest to dla nich najkorzystniejsza sytuacja. Skoro najkorzystniejsza, to w takim razie w tej sytuacji oba atomy mają swoją możliwie najniższą energię. Jeśli odległość między atomami zwiększy się, dojdzie do zerwania wiązania chemicznego, to nie będzie to korzystne dla atomów wodoru. Ich energia potencjalna zacznie wzrastać. Aby odseparować od siebie atomy wodoru, które tworzą wiązanie chemiczne, musimy włożyć w to energię. Musimy tę energię dostarczyć do układu. Dla uproszczenia załóżmy, że wiązanie chemiczne to taka jakby sprężyna. Na jej krańcach mamy atomy. Jeśli atomy chcesz odsunąć, musisz rozciągnąć sprężynę. A żeby to zrobić, musisz wykonać pewną pracę, do której potrzebujesz energii. Wraz ze wzrostem odległości między atomami wodoru dochodzimy wreszcie do takiego etapu, w którym przestają one ze sobą oddziaływać. Więc dalsze oddalanie od siebie atomów nie wymaga już nakładu energii. Nie musimy się przeciwstawiać energii wiązania, bo tego wiązania chemicznego już nie ma. Wielu naukowców zakłada, że w tym przypadku energia potencjalna atomów wynosi 0 kJ na mol. Zwróć uwagę na kształt tej krzywej. Najpierw energia potencjalna wzrasta gwałtownie. Następnie jej wzrost widoczny na krzywej coraz bardziej się wypłaszcza. Dzieje się tak, gdyż wraz ze wzrostem odległości pomiędzy atomami oddziaływania Coulomba pomiędzy tymi atomami są coraz słabsze i coraz mniejszemu oddziaływaniu musimy się przeciwstawić energetycznie. Zastanówmy się, co się stanie, gdy atomy wodoru zaczęlibyśmy przysuwać do siebie? Spójrz na naszą wyimaginowaną sprężynę. Żeby sprężynę rozciągnąć, potrzebna była energia. Ale aby sprężynę ścisnąć, również potrzebny jest pewien nakład energetyczny. Aby atomy wodoru mogły się do siebie zbliżyć, bardziej niż na odległość długości wiązania chemicznego w danych warunkach ciśnienia i temperatury, dodajemy im energii. Więc ich energia potencjalna wzrasta. Im bardziej ściskasz ze sobą atomy wodoru, tym bliżej siebie znajdują się jądra atomów wodoru.
Są to indywidua obdarzone ładunkiem dodatnim, a ładunki dodatnie odpychają się od siebie. Więc aby móc dalej ściskać atomy, musimy przeciwstawić się odpychaniu atomów, dokładniej jąder od siebie. Podobnie będą też odpychać się od siebie elektrony. Atom wodoru jest najstabilniejszy, gdy tworzy wiązanie chemiczne z drugim atomem. I okazuje się, że dla cząsteczki wodoru różnica energii pomiędzy energią zerową a energią najbardziej stabilnej sytuacji wynosi 432 kJ na mol. Aby całkowicie odseparować od siebie dwa atomy wodoru, potrzeba 432 kJ na mol energii w warunkach standardowych. Jest to energia potrzebna do odseparowania atomów. Skoro tyle energii potrzeba dostarczyć do układu, aby rozerwać wiązanie, to jest to energia tego wiązania chemicznego. Jeśli ściskamy atomy ze sobą, to wtedy dominują efekty związane z odpychaniem się atomów. Natomiast jak odsuwamy od siebie atomy, to dominują efekty przyciągania tych atomów. Tak czy siak, w obu przypadkach musimy dostarczyć taką energię, aby tym efektom się przeciwstawić.